Wysoki Senacie, gdzie jest wzorzec tej ustawy? Gdzie jest wzorzec rozwiązań obniżających kapitał Zachodu w mediach po to, żeby media w Polsce urządowić? Znalazłem ten wzorzec. To jest ta ustawa pisana cyrylicą z października 2014 roku autorstwa jednej Rosji, Władimira Putina. Ustawa, która obniżała do 20% kapitał zagraniczny w mediach rosyjskich. I o ile wczoraj marszałek Terlecki wskazywał pewne poszlaki w swoim wystąpieniu, tak można powiedzieć, że ten papier jest już dowodem. Jakie były skutki wprowadzenia tych ograniczeń? Bo państwo opowiadacie, że nic złego się nie stanie. Jakie były skutki w Rosji wprowadzenia przez Putina takich rozwiązań? To były takie, że rzeczywiście kapitał Zachodu został wyeliminowany, a bonzowie, oligarchowie, przyjaciele Władimira Putina przejęli niezależne do tamtej pory mediach. Jaka była motywacja, kiedy w Dumie Rosyjskiej nad tym autorytatywnym rozwiązaniem pracowano? No była taka sama, jak słyszeliśmy w trakcie debaty ze strony w Sejmie posłów PiS, również niestety naszych senatorów z PiS. Rzekome bezpieczeństwo, tam bezpieczeństwo Rosji, tu bezpieczeństwo Polski. Rzekoma wojna informacyjna ze strony Zachodu. Dlaczego? Bo władza w Rosji dokonała agresji na Krym, na Ukrainę i chodziło o to, żeby śrubę informacyjną przykręcić. Jeżeli to jest bezpieczeństwo państwa, to chciałbym zapytać, dlaczego nie otrzymaliśmy opinii ministra spraw wewnętrznych? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, rzekomo, to dlaczego nie ma tutaj nikogo z rządu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo? Szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, pana prezesa, ministra spraw wewnętrznych, nie ma prokuratora krajowego, a może to wszystko mistyfikacja? Szanowni państwo, po co kopiujecie te rozwiązania rosyjskie? No po to, żeby taką metodą rządzić. Ja mam mandat, by publicznie zabrać głos, wiem o czym mówię. Po fali nagonek, fali szczucia wygrałem z pracownikiem telewizji rządowej proces o kłamstwa. Mijają 2 lata, pracownik telewizji rządowej mnie nie przeprasza, nie prostuje tych kłamstw, kpi z prawa. W drugiej sprawie pracownik telewizji rządowej znalazł ciekawszą metodę kpienia z prawa. Nie odbiera ani w telewizji rządowej, ani w domu wezwania do sądu. Wreszcie trzecia sprawa. Akurat dzisiaj odebrałem z poczty postanowienie sądu na moją korzyść, zabezpieczające postanowienie sądu w sprawie też kampanii szczucia i nagonek na mnie i na moją rodzinę. Bo nie chodzi wam o misję. Chciałbym zadać pytanie szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie ma go. Gdzie tu jest misja? Nagonki i szczucie na różne grupy zawodowe. Obserwowaliśmy nagonki na lekarzy, sędziów, naukowców, artystów, dziennikarzy, samorządowców. Komu? Na kobiety. Kto na celownik wejdzie? Przeciwko temu się szczuje. Dlaczego? Bo taka jest metoda. Przecież sami w mailach przedstawiciele rządu opisują tę metodę. Trzeba wywołać konflikt, szczuć i prowadzić do dzielenia i nagonek na Polaków. I miałbym pytanie do szefa Krajowej Radiofonii, Rady Radiofonii i Telewizji. Jak to się ma do ustaw i do misji publicznej? Przecież sami państwo wpisaliście do ustawy, że wasze media rządowe mają działać zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości. Gdzie tu jest chrześcijański system wartości? Mają chłopić prawdzie, mają być obiektywne. W porównaniu z innymi mediami mają być super rzetelne. I odwołam się do mojego przykładu jeszcze raz. Po nagonkach, które sięgnęły takiego poziomu, że pojawiły się nawet groźby na skutek waszego szczucia, groźby wobec moich dzieci. Sami się przestraszyliście i zapewniliście mi bardzo profesjonalną, tu jawnie, ochronę policyjną na najwyższym poziomie. Z jednej strony nagonki, szczucie na szefa kampanii, powiedzmy, ugrupowania opozycyjnego, a z drugiej strony w zaciszu gabinetów sami przyznaliście mi ochronę policyjną. To jest niebywałe.
Ale zdajecie sobie sprawę, to jest tylko dowód na to, że ceną waszych nagonek może być krew. To są oczywiście metody rosyjskie. I jeszcze jeden dowód na ten wschodni duch tej ustawy. Czy państwo słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu organizacji pozarządowych Zachodu w tej sprawie? Mnóstwo stanowisk, organizacji broniących wolności słowa, organizacji reporterskich, Departament Stanu, głos sprzeciwu z Zachodu, podobnie zresztą jak z waszym skokiem na sądy wolne. Ale czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu z tamtej strony? Tam jest wschód. Cisza. Podobnie jak z sądami. Zero kwestionowania tych rozwiązań pisanych cyrylicą, bo o to im chodzi. I powiem jeszcze tak, jeżeli coś jest niezgodne z postulatem trzecim z sierpnia 80 roku, jeżeli coś jest niezgodne i łamie prawo Zachodu, prawo Unii Europejskiej, prawo cywilizacji europejskiej, jeżeli coś jest niezgodne z traktatem ze Stanami Zjednoczonymi, czyli łamie porozumienie transatlantyckie, ale coś jest zgodne z rozwiązaniami pisanymi cyrylicą, to ja na pewno takiej ustawy nie poprę i nie zagłosuję na nią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.